Dzień dobry, dzień dobry. Chciałabym Wam życzyć pięknego dnia i stukam się z Wami z kawką z mojego innego ulubionego kubeczka, który też nie miał szczęścia w życiu. Ręcznie robiona ceramika, przepiękna przez moją cudowną Kasię. Miał pecha i spadł i się stłukł. A wczoraj stało się wielkie nieszczęście. I mój ukochany kwiatuszkowy kubeczek też poleciał. Dotknął ziemi, ale już z niego nie da się pić. Nie uratuję go i muszę u Kasienki zamówić kolejny kubek. Aż smutno mi, bo kochałam ten kubek. Był ze mną niecały rok. Straszne. Także zdróweczko i cudownego dnia dla Was. Dzisiaj zaczynam tydzień z małym towarzystwem. Bonella została w domu. Niestety dostała kataru, a w związku z tym, że Nela ma astmę wczesnodziecięcą, z katarem nie chodzi do przedszkola. Głównie z tego powodu, nawet gdy ma malutki katar, bo jeżeli go nie zaleczymy w odpowiednim momencie, stosunkowo szybko, to on się przedłuża do 3-4 tygodni. Często później przeradza się w zapalenie płuc albo skrzeli, więc wolę nie ryzykować, wolę, żeby została ze mną w domu. No i jakoś dzisiaj musimy spędzić ten czas. Bardzo dobrze ci idzie, zobacz, kładzie się łóżko. Ścielimy i to już będzie z głowy wtedy. Bardzo ładnie. Zaprezentuj to swoją piękną suknię, może co? Ja, jak wyglądają księżniczki. Dzisiaj zaczynamy w dziecięcym pokoju i zaczynamy od tego, co będziesz robiła? Motylka. Motylka? Okej. Okay. Jeszcze muszę tutaj Neli dokupić, bo dopiero wstawiliśmy jej tak naprawdę nasze stare biurko. Oddaliśmy jej nasze stare krzesło. Dokupiłam jej tylko własną lampkę. I do tego nowe flamastry i to. No tak, nowe flamastry są i jeszcze super. Jeszcze mikrofon. Tak. A do tego czasu już zauważyłam, że mała chce sobie wieszać obrazki, więc muszę wziąć i zamówić tablicę korkową, żeby miała tutaj swoje miejsce na swoje prace, bo Neleczka bardzo, bardzo lubi. Co lubisz? Rysować. Rysować. Dobra, rysuj sobie, ja ci nie przeszkadzam, a zadanka... Możesz tu być. Mogę być? To ja pójdę tylko zjem śniadanie i będziemy coś robić razem, dobra? Maluj sobie ładnie. Okej, to ci zaraz pomogę. Zobaczcie, kochani, Neleczka robi sobie zadania i chciałabym Wam polecić takie książeczki z zadaniami, bo domyślam się, że kto ma dzieci, to wie, że te książeczki swoje kosztują. Ja tutaj mam akurat wersję Halloween, ale w Action zawsze na jakieś takie okazjonalne święta typu, wyjmij paluszka z buzi, dobrze? Typu Halloween, Wielkanoc, Boże Narodzenie, są takie grube książeczki z zadaniami dla dzieciaków i one kosztują tylko dyszkę. I ja zawsze na każdą okazję te książeczki kupuję. I teraz Nela chciała zrobić Halloween. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz Nela chciała zrobić Halloween, ale ma też Wielkanoc i Boże Narodzenie, też nieskończone, bo one są bardzo grube i ciężko je szybko wykończyć, tak? Jak lubisz takie zadanka robić? Tak. No to super, pracuj sobie. Nelusia dostała, co ty dostałaś? Loda z Koda. No, pysznego loda mogę zobaczyć. Domowego loda Śnieżkę. Mama zrobiła, prawda? Tak, a dlaczego się nazywa Śnieżka? Bo kiedyś, nawet teraz są w sklepach takie lody Śnieżka, które wyglądają dokładnie tak. Mają biały, śmietankowy środek i wafelka z dwóch stron. I takie nazywałam lody Śnieżka. Dawajcie znać, czy chcecie przepis na takie lody i czy przygotować dla Was film z przepisami na pyszne lody. Dobre? Dobra. Cieszę się. Wczoraj mówiłam Wam, że miałam zrobić te polędwiczki, wyjęłam je z zamrażarki na niedzielny obiad. No i wyszło jak wyszło, nie zrobiłam ich. Miałam je zrobić dzisiaj i dzisiaj również ich nie zrobię. Doprawię je tylko i włożę z powrotem do lodówki. Całe szczęście, nie obawiam się o to, czy się zepsują, bo dostałam mięso świeżo po uboju, od razu je zamroziłam, więc temu mięsu nic nie ma, nie ma prawa po prostu być. I zrobię je jutro na obiad, bo jutro mój mąż pracuje w domu, więc po prostu będziemy mieli świeży obiadek. A dziś dla siebie i dla Neli przygotuję makaron z kurczakiem i szparagami w takim kremowym sosie mascarpone.
zapowiada się przepysznie, choć zobaczymy, czy Nelka zechce zjeść mięso, bo moja Nela niekoniecznie lubi mięso. Akceptuje niektóre rodzaje mięsa, na przykład mielone, spaghetti z mielonym, czasem kotleta mielonego. Takie mięso w kawałkach niekoniecznie chce jeść, no ale zależy, jaki podejdzie smakowo. Także dzisiaj będę robić taki makaronik, szybko, prosto. Myślę, że maksymalnie 15 minut, tyle ile zajmie mi gotowanie makaronu. I powiem szczerze, bardzo czekam na ten makaronik. Właśnie za przygotowanie obiadu, o którym Wam mówiłam, mam tutaj taki świeży makaron pappardelle, jak się nie mylę. On się gotuje mega szybko. Udka z kurczaka, oliwa, szparagi, mascarpone, parmezan i pomidorki. Nie mam szpinaku, szpinak też by tu fajnie leżał, no ale niestety. I do tego będzie sporo wody z gotowania makaronu, więc naprawdę to jest bardzo fajny i prosty obiad. Pokażę Wam efekt końcowy. A Ty daj mi znać w komentarzu, jaki makaron lubisz najbardziej. Chętnie spróbuję Twojego przepisu. Jak możecie zobaczyć, podpiekłam tutaj mojego kurczaka, podsmażyłam i robię test. Podsmażyłam go tak na złoto, chrupiąco i zobaczymy, czy Nelka się skusi, czy się nie skusi. I mój aksamitny makaron w bardzo kremowym sosie. Zobaczcie, jak on wygląda. Smakuje mega, mega, mega super. I tak naprawdę możemy tu dodać ulubione mięso, możemy dodać tofu, możemy dodać boczek, możemy w ogóle nie dawać mięsa, dać więcej sera. Także bardzo fajna propozycja, jeżeli ktoś ma chęć na mega szybki obiad w 15 minut. Czy w tym przepisie nie ma pieczarek? Nie ma w tym przepisie pieczarek. Ja wiem, że Ty nie lubisz pieczarek. A powiedz mi, jak Ci smakuje ten makaron? Pycha i mięsko też jest pycha. No nie mogę, mięsko też jest pycha? Tak myślałam, że to podsmażenie bardziej tego mięska na chrupiąco będzie ok. Co on robi? Teo! Wariuje. A tak tak. Teo! Jedną rączką, nie oszukuj. Ale wow. Ej, bardzo dobra robota. Odwrotnie, kochanie. Odwrotnie. O, tutaj. W przeciwną stronę niż już leży, wiesz? Zapomniałam. A jaką grę lubisz najbardziej? Tą. Jeszcze grzybobranie. O, grzybobranie jest mega. No nie mogę, ale Ty jesteś dobra. Pas nawet bez jednej ręki. Wow, tak. Jesteś superancka. Ja robię... Myślisz, że mi się uda? Nie, no. O-o? O-o, co? Nie! Ale nie zaczęła, nie dokończyłam, więc mogę odłożyć. A, nie, nie ruszaj, nie ruszaj. Rybcia, rybcia. Opa! Mama przegrała, co? Układasz kolejną? Ja chyba nie umiem grać w jęgę. Co? Ja chyba nie umiem grać w jęgę. Dajcie znać w komentarzu, jak wy sobie radzicie w tą grę. Mama cały czas to przegrywa, mama cały czas się rozrzuca to na podłogę, na całą podłogę. No, to mama! Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. U mnie mało co się dzieje, no bo Nela ma tego gila. Pogoda jest okropna, więc siedzimy w domu, za dużo nie robimy, trochę się bawimy. Ja dzisiaj trochę gotuję, bo mąż jest w domu. I pokażę Wam za chwileczkę te polędwiczki. Jakie składniki użyję do przygotowania moich polędwiczek. Ale mam tutaj jeszcze w międzyczasie dla Was polecajkę, bo ja do sosów zwykle dodaję bulion zamiast wody. I tutaj mam taki przygotowany bulion. Raczej do takich sosów nie wykorzystuję specjalnie gotowanego bulionu na warzywach, ale sięgam po takie gotowe buliony ze słoiczków. Są różne warianty, drobiowy na pewno, warzywny i wołowy. Ja raczej sięgam po warzywny. I to są bardzo fajne buliony, bardzo fajne bazy
dodatkowe do sosów, do mięs i mają mega fajne składy. Bo baza bulionu warzywnego to są głównie warzywa. Koszt, nie wiem, 5 zł w każdym markecie, bardzo polecam. Widziałam, że w dyskontach też się pojawiły marek własnych, ale nie próbowałam. Te mam zawsze w szafce, zawsze w spiżarce, zawsze w lodówce i zawsze korzystam. Więc tam, gdzie w moich przepisach widzicie bulion, no to będzie to. Przygotowane składniki na moje polędwiczki, które podam prawdopodobnie z kaszą. Myślę, że będą fajnie razem grały. Mam masło klarowane, na którym podsmażę polędwiczki, żeby się tak zrumieniły. One są doprawione wyłącznie solą i pieprzem. Tak obficie. Nic więcej nie dawałam. Do tego cebulka, pieczarki, do doprawienia sos sojowy, natka pietruszki i mascarpone. Ogólnie użyłabym tu śmietanki, jednak robiłam wczoraj na obiad makaron w sosie z mascarpone, więc mam mascarpone otwarte i je użyję. I do tego jeszcze bulion. Więc zaraz biorę się za robotę, a wy piszcie z jakimi dodatkami podajecie takie polędwiczki. Czy to będzie kasza, ziemniaki, ryż, jak wolicie. Tutaj porcję moich polędwiczek z sosem pieczarkowym, podane z kaszą, bulgur, jogurkami kiszonymi i podaję mężowi. Zobaczymy, co powie. No i jak smakuje? Bardzo dobrze. Ja lubię tego. Lubisz? Lubię takie obiady. A ten kiszony, bo ty nie przypadasz. Poświęcę się na dobry ogół. Zobaczcie. Obiad idealny dla mięsożercy. No mój osobiście nie przypada za kiszonymi, ale mamy otwarty słoik, więc no cóż, trzeba zjeść. Może być? Może być. Super. Kolejny dzień i kolejna partia gry, prawda? Moja kolej. Moja? Dobra. Mam rzucić dla ciebie? Nie, no rzucę sama. Ruszysz się za mnie? Tak. No, w prawo. W lewo, przepraszam. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Super. W ogóle ta seria gier to jest zestaw gier Trefla. 30 gier. Ja ją kupiłam dosłownie za 20 zł. Akurat chyba w Biedrze była. Mega fajna. Naprawdę, jeżeli macie dzieciaki i wasze dzieciaki lubią grać, to polecam. A ty polecasz? Ja polecam buziaczki i gniotki i flaminga z kuską. No flaming to była słaba zabawka. Stracone pieniądze. A do tego on prawie nie działa i papuga też nie działa od Mikołaja. Nie dobrze. No to trzeba więcej gier od Mikołaja, a nie zabawek, bo ty już masz tyle lat, że już chyba zabawki nie są prawie potrzebne. Wolisz grać w gry chyba, co? I rysować. I do tego grać Lego. No. To fajniejsza zabawa. Wyślesz buziaczki? W ogóle zobaczcie, to jest chore dziecko. Chore dziecko. I tylko przez tą astmę ma tak długi katar i męczący, że musi siedzieć w domu. Mamy trochę słabe światło, bo już możecie zobaczyć mały zachód. Jeszcze dość jasno, ale Naleczka chodzi spać, bo dość wcześnie ze względu na zalecenia lekarskie. I chciałyśmy się z wami pożegnać i przy okazji polecić wam super książki. Z Disneya i musicie oglądać Kajona, to bardzo fajna bajka. Ogólnie zostałyśmy same we dwie w domku, prawda? Tatuś poszedł na imprezę filmową, my zostałyśmy we dwie. Tak, w pracy. Tak. I zwykle tata usypia na lej czytaj książki, ale jesteśmy we dwie, więc musimy sobie poradzić. I chcę wam polecić tą serię książek z Disneya. My tu mamy już ponad 80 numerów książek. Bardzo dużo, a prawie całą kolekcję. Tak, prawie całą kolekcję. I to są książki z bajkami Disneya i do tego jest słuchowisko, także dziecko... Głośnik i figurka. Każda, a niektóre książki nie mają figurek, albo figurki nie mają książek. No tak. Tak, bo były dodatkowe figurki, mama ci już dokupiła. No i tutaj mamy przykładowo, bo Naleczka chciała do czytania książeczki z Piotrusia Pana, a do słuchania wzięła Króla Lwa jakiegoś, tak? Król to jest... Kowu. Kowu, tak. No tak, i... zły lew, który się stał dobry od Kiary. No tak. Masz rację. No i ogólnie każda taka bajka, książka ma swoje słuchowisko, które można później odtworzyć głośnik. Sobie... Głośnik. Tak, głośnik. Które można odtworzyć na głośniku. Nie jest to jakaś fenomenalnie... Król Lew 2.
O, zobaczcie, jest naprawdę, to jest super na dobranoc. I nie jest to jakaś fenomenalnie opłacalna kwestia, bo jednak to jest takie zamówienie, jedna paczka z trzema książkami, trzema bajkami do słuchania kosztuje około 140 zł. Życzę wam dobrego dnia. Czy mama pokażesz im zachód słońca? Nie, bo nie chcę pokazywać, co jest u nas za oknem, kochanie, wiesz? Dlaczego? No bo to jest nasz domek i wolałabym nie pokazywać tego miejsca, gdzie mieszkamy, wiesz? Ale zachód jest piękny, tak? Czy widzieliście już taki zachód fioletowo, taki różowy, a na niebie są takie lampiony? Udało mi się troszeczkę dojść do słowa. No i te książki, tak jak mówiłam, no nie są jakoś mocno opłacalne, ale tworzą masę wspomnień, masę samodzielności, bo dziecko samo sobie otwiera tę książkę i razem z głośnikiem przewraca stronę. My mamy od chyba 2021 roku tą pierwszą serię tych książek z D'Agostini. Pierwszą figurkę i książkę zdobył Król Lew. Tak, dokładnie tak. No i od tamtej pory to zbieramy i Nela jest zachwycona. Te książki są u nas codziennie. Ona nie chce czytać innych książek. Codziennie słuchanie bajek, codziennie przed snem, w ciągu dnia, rano, kiedy się da. Więc naprawdę mega wam polecamy. I nawet na angielskim. Kochanie, ale nie fajnie jest tak przerywać, wiesz? Więc zaraz sobie jeszcze pogadamy my. Ale jeżeli macie dzieci, to mega polecam, bo buduje to wspaniałe wspomnienia. I myślę, że Neleczka weźmie i te książki zostawi dla swojego dziecka. Nie, to moje książki nikomu nie dam, nawet mojemu dziecku. Twojemu dziecku? Mi się zdaje, że gdybyś miała swoje dziecko, to będziesz mu chciała dać wszystko. Tak jak ja mojemu chcę dać wszystko. A nawet dałaś mi okno, ścianę, książkę, pieczarki? No nie lubisz pieczarek. Dobra, chyba czas się pożegnać i czas iść spać. Co się pa, mówi? Pla, pla. Takie pożegnanie. Pa, bla, bla. No, pa, pa, kochani, dobranoc. Dobrych snów i buziaczków i powiedzcie, jak wasi kochani dzieci się dobranoc nazywają. Dobranoc, kobranoc. Pa, pa. Bla, bla, bla. I powiedzcie mi, kiedy ona tak wyrosła. Już dopiero co ją urodziłam, a to już prawie 6 lat. Światło jest totalnie niekorzystne, ale siadam, troszeczkę chilluję dzisiaj. Naleczka sobie śpi na górze w sypialni. Ja czekam na męża, myślę, że jeszcze za 3-4 godziny poczekam, bo ma imprezę firmową. A tymczasem chcę wam życzyć cudownego wieczoru. Mam nadzieję, że moje vlogi wam się podobają i będzie mi miło, jeżeli zostawicie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.